Misja? To na Marsa, nie na stronę. Misja, wizja, wartości, to wszystko o kantówkę może rozbić. Liczy się twardy biznes i kasa tu i teraz. Tak myśli wielu właścicieli firm. Czasem tworzymy stronę dla małego biznesu i okazuje się, że właściciel tego biznesu nie zdefiniował misji, wartości czy USP. W tym materiale dowiesz się, dlaczego warto pochylić się nad tym zagadnieniem. A w środku mam dla Ciebie mały, bezpłatny bonus. Chcesz stworzyć dobrą stronę? To koniecznie obejrzyj to wideo. Kiedy myślisz o tworzeniu stron, to umówmy się, lepiej tworzyć strony dobre niż słabe, prawda? Ale co to znaczy dobra strona? W wypadku strony firmowej można przyjąć, że często jest to taka strona, która po prostu sprzyja docieraniu do klientów. Według badań przeprowadzonych przez CyberFolks na próbie ponad 200 przedsiębiorców okazało się, że docieranie do klientów stanowi najważniejszy cel funkcjonowania strony internetowej w opinii właścicieli polskich firm. No dobra, ale jak do tych klientów dotrzeć? Docieranie dokądkolwiek wychodzi najlepiej, kiedy idziemy wytyczoną ścieżką, a nie kiedy obijamy się o losowe drzewa w lesie. I dlatego właśnie potrzebujemy misji. Misja określana jest jako najwyższy poziom myślenia o strategii biznesu. Dobra misja nie musi być długa, czasami wystarczy jedno dosadne zdanie. Powinna ona opisywać, czym tak naprawdę zajmuje się Twoja firma. Dobrze, jeżeli odpowiada na pytanie o to, jakie potrzeby zaspokajasz, jakie problemy rozwiązujesz, albo kto jest Twoim klientem. Powinna stać się osią Twojej marki. To określenie celu istnienia całej organizacji, całej Twojej firmy. Odpowiada po prostu na pytanie, jakie potrzeby chcesz zaspokajać. I dobrze, kiedy jest zakomunikowana dosadnie, wiarygodnie i precyzyjnie. Przykładowa misja dla osiedlowej pizzerii mogłaby brzmieć: zapewniamy mieszkańcom osiedla ciepłe posiłki w stylu włoskim, z dowozem w krótkim czasie 24/7. Wartości. Dobrym uzupełnieniem misji są wartości. Razem z misją przydadzą się do właściwego wyboru stylu strony. Chodzi o to, żeby witryna była komunikacyjnie zgodna z całym Twoim biznesem. Przykładowo, jeżeli wybierzesz jako wartość doświadczenie i oparcie o wieloletnią historię, dobrym wyborem mogą okazać się szeryfowe kroje pisma. Nawiązują one do antyku, ponieważ szeryfy pochodzą jeszcze z czasów starożytnego Rzymu. Z kolei nowoczesność to najczęściej będzie się wyrażać w krojach prostych. Z misji i wartości możesz także wywodzić kolorystykę czy dobór zdjęć. Przykładowo kolor niebieski często jest kojarzony z zaufaniem i wybierany na przykład przez prawników bądź finansistów. Żółty kojarzy się natomiast z kreatywnością, siłą, mocą i energią do działania. USP. Być może znasz już skrót USP, powtarzany jak mantra przez marketerów jeszcze od lat 40. XX wieku. USP to z angielskiego Unique Selling Proposition. To po prostu unikatowa wartość, korzyść dostarczana i prezentowana Twoim klientom. Taka, która użytkowników Twojej strony może skłonić do zwrócenia na Ciebie uwagi i dokonania konwersji, rozumianej jako zostanie Twoimi klientami. I jednocześnie wyróżniająca Cię od konkurentów. Przykładowo, taką korzyścią, takim USP dla tej osiedlowej pizzerii może być: Twoja pizza dowieziona w 20 minut albo nie płacisz ani grosza. W ten sposób obiecujemy szybką korzyść i od razu mówimy, na czym skupiamy się w naszej komunikacji. Przy tego typu USP obiecujemy klientom maksymalnie szybkie dowiezienie ciepłej pizzy. Natomiast nie ma w tym komunikacie mowy o tym, jak będzie smakować, ile będzie kosztować, kto ją tak naprawdę, tą pizzę zrobi. Czyli wiemy od razu, co powinno znaleźć się na stronie internetowej. Można pokazać tego kuriera, dostawcę, można pokazać szybkość w jakiś sposób oraz pewnie samą pizzę. Natomiast raczej nie będziemy rozwodzić się na temat unikatowego ciasta, które jest dostępne wyłącznie z mąki hodowanej w określonym rejonie świata, przywożonej raz w roku
I z tej mąki ciasto tworzy jakiś Włoch, który od pokoleń poznawał tajną recepturę. Tak to nie mamy tutaj miejsca na tego typu komunikację. Interesuje nas konkretny przekaz, ma być szybko. Na stronie ważne będzie pokazanie kuriera, dowozu, na przykład zegarka bądź stopera i pizzy, a nie na przykład wnętrza kuchni. I w ten sposób przekaz strony pozostaje spójny z USP. Konkurencja. Analiza konkurencji przed budową strony www jest stosunkowo łatwa, ale zadziwiające, jak mało osób myśli o tym tworząc albo zlecając swoją stronę. Znajdowanie stron konkurencyjnych jest proste. Wystarczy wpisać w Google frazy, jakie podawaliby potencjalni klienci poszukujący zaspokojenia swojej potrzeby. Analiza konkurencji, jeśli chodzi o stronę internetową, jest stosunkowo łatwa. Wynika to z tego, że większości Twoich konkurentów zależy na tym, żeby strona była wysoko w wynikach wyszukiwania, żeby była dobrze widoczna i żeby każdy mógł na nią wejść. A co za tym idzie, również Ty możesz wejść na stronę konkurencyjną i przeanalizować to, w jaki sposób została zbudowana. Na tym etapie dobrze jest przygotować sobie arkusz, w którym wstępnie ocenisz konkurencję. Użyj prostych kryteriów. Projektując stronę, będziesz wiedzieć, jak pozycjonować ją pośród swoich konkurentów. Na początku tego filmu obiecałem Ci mały bonus i to jest właśnie miejsce na wręczenie tego małego upominku, czyli gotowy arkusz, dzięki któremu łatwiej będzie Ci ocenić konkurencję pod kilkoma kryteriami, ale po prostu czuj się swobodnie i wykorzystaj ten arkusz tak, jak Tobie będzie najwygodniej. Możesz stworzyć również własne kryteria. Myślę, że arkusz da Ci po prostu takie narzędziowe podejście do tego zagadnienia. W arkuszu po prostu przygotowujemy kilka kryteriów, wypisujemy strony konkurencyjne, a następnie oceniamy zarówno wagi tych kryteriów, jak i to, która strona w sposób najpełniejszy, najbardziej taki imponujący spełnia dane kryterium. Możemy sobie przyjąć dowolną skalę. Wydaje mi się, że sensowna jest od 1 do 5. Mnożąc kryteria przez wagi, od razu widzisz taki syntetyczny wynik, syntetyczny scoring dla każdej strony, a jednocześnie widzisz, w czym strony Twoich konkurentów są mocne i wiesz, gdzie Twoja strona mogłaby zaatakować. Konwersja. Jak sprawić, że strona będzie naprawdę sprzedawać? Konwersja to działanie, którego oczekujesz od użytkownika strony. Na przykład wypełnienie formularza kontaktowego, pobranie plików w PDF-ie, zadzwonienie do Ciebie bądź zakupienie czegoś w sklepie internetowym. Zanim przejdziemy dalej, jest jedno fundamentalne wręcz zagadnienie, z którego Ty po prostu musisz zdać sobie sprawę. To nie strona ma sprzedawać, to klienci mają kupować. To nie strona internetowa ma portfel. To nie strona do Ciebie zadzwoni. To nie strona prześle Ci wypełniony formularz. Diagnozę tego, dlaczego strona nie działa, zacznij od przestawienia swojego myślenia na klientocentryczne. Myślisz, że to niczego nie zmienia? Że kupno i sprzedaż to samo, tylko widziane z dwóch różnych stron? No cóż, to zmienia wszystko. Powiedzmy, że cel jest spełniony wtedy, kiedy klient do Ciebie zadzwoni, żeby skorzystać z Twojej usługi. Myśląc o tym, dlaczego klient nie kupił, to tak naprawdę odpowiedz sobie na pytania. Czy odebrałeś telefon? Czy numer telefonu był właściwy? Czy numer telefonu na stronie był czytelny dla użytkownika? Czy był klikalny? Czy użytkownik poczuł się zachęcony ofertą i opisem, żeby w ogóle zadzwonić? Jak bardzo użytkownik zaufał Twojej marce na podstawie strony? Jak użytkownik mógł wyrobić sobie pogląd na temat tego, czy Ty dobrze świadczysz swoje usługi? Jak mógł utwierdzić się w przekonaniu, że to właśnie Ty dobrze go obsłużysz? Jak Twoja oferta zmieni jego życie albo pracę? Z czym Twój klient będzie porównywał Twoją ofertę? W czym Ty będziesz lepszy od konkurencji? Jak użytkownik trafi na Twoją stronę? Dlaczego to właśnie Twoją stronę ma wybrać? Co jest takiego wyjątkowego w Twojej firmie?
Czy w jakiś sposób łatwiej będzie mu trafić na Twoją stronę niż do konkurentów? Wyobraź sobie taki po prostu lejek i tutaj na dole jest konwersja. To właśnie tu użytkownik kupił coś na Twojej stronie. Ale żeby mogło do tego dojść, on musiał na tą stronę trafić, być zainteresowany. Strona musiała być dla niego przekonująca. Musiał w ogóle rozumieć, że jego potrzeba może być zaspokojona Twoim produktem albo Twoją usługą. Musiał w jakiś sposób trafić właśnie na Ciebie. Więc pomyśl sobie, ile osób ma potrzebę, którą Ty właśnie możesz zaspokoić potencjalnie. Tak, to jest ta góra lejka. To są wszyscy ci, dlatego ten lejek jest u góry taki szeroki, tak? Bo to są wszyscy ci, którzy potencjalnie mogliby od Ciebie kupić. I teraz, jaka część z tych osób ma tą potrzebę, umie ją nawet nazwać i mają właśnie teraz, właśnie dzisiaj. I na terenie, na którym Ty działasz, jeśli na przykład jesteś firmą lokalną, nie? Następnie, jaka część wybierze ten sposób zaspokojenia potrzeby, który wiąże się z Twoim produktem albo Twoją usługą? No przykładowo, jeżeli sprzedajesz wiertarki, to zauważ, że jeżeli ktoś ma potrzebę, żeby powiesić obrazek, to nie musi kupować wiertarki, może przybić gwoździa. Może przykleić obraz do ściany. Tak? Nie jest tak, że zawsze jego potrzeba będzie zaspokojona wyłącznie Twoim produktem. Więc lejek się cały czas zwęża. Tak? Potem jak już zdecyduje, że ok, to jest właśnie Twój produkt, którego on szuka, to tak naprawdę dlaczego ma trafić właśnie do Ciebie? Czy zna już Twoją markę? Czy w jakiś sposób prezentujesz swoją stronę lepiej niż konkurencji? Jest lepiej widoczna w przeglądarce, lepiej widoczna w sieci reklamowej? W wynikach wyszukiwania wyżej się po prostu znajduje? Odpowiedz sobie na te pytania. Potem, co się stanie, jak już wejdzie na Twoją stronę? Czy wciąż utrzymujemy jego zainteresowanie? I tak dalej, i tak dalej. Także to jest taka koncepcja, która nazywa się koncepcją lejka marketingowego i jest bardzo użyteczna, kiedy myślisz o stronach internetowych. Korzyści ze strony internetowej, jeżeli robisz ją dla siebie albo jeżeli robisz ją dla kogoś, to pomyśl właśnie o tym lejku i o tym marketingowym podejściu do wszystkich treści na stronie internetowej. Czy to, co na niej się znajduje, odpowiada potrzebom informacyjnym ludzi znajdujących się na różnych etapach lejka? Praca nad stroną w zasadzie nigdy się nie kończy. Zawsze jest miejsce na kolejny eksperyment, na docieranie do kolejnych grup odbiorców na blogu, do docierania do nich na kolejnych etapach lejka zakupowego. Chcesz wiedzieć więcej o sprawach poruszanych w tym materiale? Daj znać w komentarzu. Napisz: chcę wiedzieć więcej, a my z przyjemnością pogłębimy dla Ciebie ten właśnie temat. Subskrybuj nasz kanał po więcej inspiracji i pamiętaj, napędzają nas Twoje reakcje, więc zostaw łapkę w górę, jeżeli Ci się podobało. Dzięki i widzimy się w kolejnych materiałach o cyberfolks.pl.